Dzień doberek wszystkim. Kochani, nadaję z tej nory dzisiaj, mimo że specjalnie planu nie było. Kończę sobie cygarko, które się pisze Maeranza. Całkiem przyjemne, jeśli chodzi o wygląd, budowę, spalanie, ciąg. Ja zastrzeżeń nie mam, jeśli chodzi o sam wygląd liścia okrywowego, to ja bym powiedział, że w porównaniu z tymi, które bardzo lubię, cygaretkami, które bardzo, bardzo lubię, nie? Zresztą nie ja jeden, bo miłośników Toscanello jest sporo i one mają także taką rustykalną budowę, nie? Tak, przynajmniej ten wygląd rustykalny, o, źle się wyraziłem. No to tutaj ten wygląd w porównaniu z tym Toscanello to jest jakby porównywać zaorane pole kartofli z gładkim blatem stołu. Pięknie wygląda. Nie jest to raczej cygaro dla takich chamów jak ja o upośledzonym podniebieniu. Owszem, no jakbym się tak tego coś bardzo wczuł, to taką nutę orzechową mógłbym wyczuć, ale to gdzieś tak być może ta nuta orzechowa wynika z tego, że przeczytałem opis i tam pisze, że gdzieś w tle tam coś jest. Tutaj jest mieszanka i Hondurasu, i Nikaragui. To cygaro jest, mimo że to nie jest jakaś czarna okrywa Maduro, dość treściwe. W każdym razie to nie jest słabe cygaro. I tutaj moim zdaniem można sobie pozwolić na mocniejszego coś. Ja bym je nazwał tytoniowym. Takim cygarem, które można palić, tak jak ja tutaj, robiąc coś jednocześnie. Lub cygarem dla naprawdę smakoszy, którzy potrafią się skupić, którzy mają bardzo wyczulone kubki smakowe będą wtedy potrafili znaleźć tam różne smaczki. Ja wiem. Jakieś słodkawe drewno może bym wyczuł. Ale nie chcę wam kitu wciskać. W każdym razie to nie jest słabeusz taki tam, co to się można sztachnąć. Chociaż próbowałem i na początku, to było na początku cygara, dało się bez problemu. Nawet mnie nie udusiło, jak widać. Aczkolwiek teraz pod koniec to ono nabiera mocy. Daje dużo dymu. To naprawdę daje dużo dymu. Ale najważniejsze to jest to, co ja tu dzisiaj dłubałem. Prototyp oczywiście. Kilka osób pisało do mnie, kiedy, czy możesz, czy byś się podjął. Ja buńczucznie napisałem, że moim zdaniem opanowałem
rzecz na tyle, że kurczę, czemu nie kwestia czasu? Nie do końca, panowie, na szczęście nikomu nic nie obiecałem. Nie dogadaliśmy się z nikim na ten, że ja tam coś komuś zrobię na określony czas. Kochani, cokolwiek zrobię, to będzie to można zobaczyć dopiero w Radawie. Bo tu jeszcze troszkę trzeba nad tym popracować. To jest taki prototyp. To jest pierwsza rzecz, pierwszy pomysł, jaki mi wpadł do głowy w przypadku takiej obcinaczki w formie noża. Rzecz wymaga dopieszczenia. Za chwilę przeprowadzę próbę, ale najpierw już widzę, że tu muszę jedną sprawę zrobić. Właśnie tak, o. Ponieważ to są ostrze po okładce, ma się przesuwać. Tak jak nożyce. Widzicie? Już mnie tu, przed chwilą jeszcze się wydawało, że jest ok, jeszcze sporo pracy przede mną, ale spróbujemy tą próbę zrobić. Może to jest kwestia jednak przesadzenia podkładki między ostrze a okładkę. No zobaczymy. Kochani. Poświęcę ten kawałek. I próbujemy. Teoretycznie to jest ostre. Aha. Jakby co? To się nie stale, coś muszę polerować. Jakiś taki dziwny nożyk. Którym da się na przykład otworzyć paczkę, nie? To sobie tutaj. Nie jest to pierwsza naj ostrość, ale nie. Ok, robimy próbę, osełeczka. I przekonajmy się, jaki to ja dobry jestem. No nie, jeszcze dymeczka, jeszcze jednego. Przez nosek delikatnie wychodzi. Chociaż w połowie było tak, że tak zaświdrowało w połowie cygara. No dobra. Nie odwlekajmy. Gdzieś spadł, kochani, gdzieś mi spadł. A, tu jest ten pojemnik. Myślę, że jutro ten prototyp dopracuję i nie da się. I spróbuję jutro otworzyć tym cygaro. Z dymem. Wasze zdrowie. Pora iść. Jakiś obiad zrobić. Nie zrobić, odgrzać. Zdrówka.